Cześć! Ja na imię Paweł, a to nasz kanał Fotografia jest Fajna. Dzisiaj chciałbym Ci pokazać porównanie dwóch obiektywów. Obiektywu Canona 24-70 ze światłem 2.8 i Canona 24-70 ze światłem 4.0. Który jest z nich lepszy? Nie, no oczywiście każdy powie, no ten jaśniejszy jest lepszy. Tak, ale nie zawsze. Tak, ale nie dla każdego. Tak, ale może... Zapraszam na moje porównanie tych dwóch obiektywów. Zapraszam. Może na początek zacznę od przedstawienia tych dwóch bohaterów. Canon 24-70, 2.8, wersja druga, L-ka oczywiście, druga, czyli ta z 2012 roku, odświeżona. 18 soczewek w 13 grupach. Znaczy, ja nie ogarniam. Ja do 4 soczewek w 2 grupach jeszcze wiem, o co chodzi, ale 18 w 13 grupach to tylko komputer, ale to wszystkie obiektywy już od wielu lat są projektowane przez komputery. Według strony Lens Rental jest taka strona, która zajmuje się firma Lens Rental, która zajmuje się wypożyczaniem obiektywów. Przetestowali ich kilkadziesiąt, tak powiedzieli. Obiektyw przy 2.8 przy 24 mm uzyskuje 940 linii rozdzielczość w centrum. Po przymknięciu już do 4 uzyskuje powyżej 1000 linii rozdzielczość, co jest rewelacyjnym wynikiem. Ja spojrzę na kartkę, bo nie pamiętam wszystkiego. Przy 70 ma 975 linii. Przy ogniskowej 70, czyli rewelacyjnie. Tu jest blokada, żeby się nie przesunął, trzeba ją przeciągnąć. Sam obiektyw, no to jest masło. On chodzi tak, jakby się chciało, żeby wszystko chodziło, ale to jest no, najwyższej klasy obiektyw. On ma w tej chwili włączony autofokus, co było widać, a mogę w każdej chwili ustawić ostrość. On działa błyskawicznie i przeostrzyć go bez żadnego przełączania. To jest wygoda używania. Ustawiam i mogę sobie przeostrzyć. Czemu one mają czułość 800 ustawione? Dajcie mi 100. Ciach. Błyskawicznie robi zdjęcia i robi zdjęcia na najwyższym poziomie. No nie mówmy się, na najwyższym poziomie. To nie da się lepiej. Zdjęcia pod światło, mocno pod światło. To już jest całkowicie pod światło, on patrzył się prawie w obiektyw. Rewelacja. Waga około... Nie pamiętam. Oj, pamiętałem, ale nie mam zapisane na kartce, ile on waży. No niestety. To, co się zauważa w nim, filtr 82 mm. No, to jest gorsza rzecz, ponieważ trzeba mieć takie filtry. Uczciwie zestawy naszych filtrów, które mamy, kończą się na 77. 9-listkowa przysłona, tutaj tak nie widać, która... powoduje, że on mimo że tylko 9, jak się przymyka, to ona jest tak wyprofilowana, że zawsze zachowuje ten w miarę okrągły bokeh, czyli miał okrągłe rozmycia w tle. Rewelacja. Używałem go już kilkakrotnie na różnego rodzaju imprezach. Świetny obiektyw. Drugi obiektyw, czuć wyraźnie lżejszy. To jest taki sam korpus, czyli tak samo 6 Mark II, to jest 24-70 4.0, obiektyw z podobnego okresu mi się wydaje, 15 soczewek w 12 grupach, ci sami panowie, którzy mierzyli tamtego, zrobili test i zmierzyli, że ten przy 4, przy 2.8 im nie wyszło, ale on nie ma 2.8, on się od 4 zaczyna, czyli przy 4, czyli przy pełnym otwarciu, bez przymknięcia, on ma w centrum kadru 950 linii rozdzielczość. Średnia rozdzielczość na kancie ma 560, a średnia rozdzielczość 825. Tamten, spojrzę tak, na kancie 615, ogólna 910. No, tamten ma lepszą rozdzielczość, ale ten i tak mieści się w klasie obiektywów super. Przy 70 mm, jeśli przejdziemy, też ma blokadę, że mogę mu przełączyć, żeby nie poruszał się. Przy 70 ma 920 w centrum, tamty miał 975, średnią ma 750, tamty miał 800, 20. Według nich, bo jeśli weźmiemy DXO, ich testy, to w niektórych miejscach ten 24-70 wypada lepiej w rozdzielczości od 24-72 i 8. No to to rozgorzała strasznie duża dyskusja na ten temat w internecie, czy ich testy są naprawdę takie, że on jest lepszy od tamtego w niektórych sytuacjach. To jest tak. Może jeszcze do nich dopowiem coś. Filtr 77. W moim wypadku jest to dużo lepszy, ponieważ większość naszych filtrów takich kreatywnych, powiedzmy, ale polaryzacyjny, szare i co się da, jest na 77, dlatego że można było je zmniejszyć do mniejszych średnic. Na 82 praktycznie nie mamy nic. Stabilizacja. W tamtym obiektywie nie ma stabilizacji, ale uczciwie. Profesjonalny fotograf, czyli reporter, on nie używa stabilizacji, rzadko jest, nie używa, to jest źle powiedziane, bo dlaczego mam tak powiedzieć? Rzadko używa stabilizacji, ponieważ jeśli robi reportaż, nawet taki ślubny, to i tak musi utrzymać czasy takie, żeby mu się ludzie nie poruszyli. Więc, bo ja się na pierwszych chwilach stawiam, mówię, kurczę, ale to badziewie, no bez stabilizacji, obiektyw, XXI wiek, ale jak zacząłem go używać i zacząłem myśleć, to mówię, ale w sumie to oni wyeliminowali jeden element, który może się popsuć w profesjonalnym obiektywie, a który w efekcie byłby może potrzebny, ale niekoniecznie. I że on nie ma stabilizacji, to nie jest jego wadą. Że ten ma stabilizację, to jest jego zaletą. Jeśli jest kierowany do troszkę innych osób. I tak jak w tamtym stabilizacja mi nie jest potrzebna, to w tym stabilizację bardzo lubię, ponieważ w fotografii krajobrazowej jakiejś jestem w stanie dzięki stabilizacji, a krajobraz mi przeważnie nie ucieka, chociaż to różnie było, ale nie przeważnie nie ucieka, jestem w stanie włączyć stabilizację i uzyskać 2-3 przysłony więcej, czy uzyskać większą głębię ostrości, albo zbić czułości na mniejsze, co ma znaczenie. W reportażu ja się nie przejmuję, czy ja będę robił na 3200, czy na 4000, czy na 1800, czy na 800, to nie ma naprawdę większego znaczenia. W krajobrazie, jeśli mi zależy na tym, żeby ten krajobraz był taki wycelowany, dobrze mówię? Taki zrobiony, ach, tak, żeby było fajnie, zależy mi na tym, żeby jednak użyć trochę mniejszej czułości, trochę większych przysłon i tak dalej. Więc ta stabilizacja jest przydatna, ale, i jak on robi zdjęcia? No, robi jego autofokus, działa, studnia i pod słońce na pełnym tym zrobiliśmy. Tam to było pionowe czy poziome? Nie wiem, zrobimy pionowe, to zobaczymy. No i pamiętam, czy tam to było pionowe. Fotografując nim, niedawno robiliśmy studniówkę i fotografowałem na zmianę tym i tym obiektywem. Znaczy, fotografowałem jeszcze innym, natomiast mieliśmy 3 aparaty i w sumie to się wszystko zmieniało. Powiem uczciwie, nie widzę różnicy w użytkowaniu tego i tego obiektywu. Tamten w ciężkich warunkach jest, no, jak DJ wyłączył światła całkowicie, to tamten troszeczkę szybciej ustawia ostrość. Celniej, ciężko to powiedzieć. Nie, no to jest tak, że za małe różnice są, żeby zauważyć, co jest celniej. Na pewno jest minimalnie szybciej. W warunkach takich jak teraz, podnoszę, wycelujmy w niebo, tak żeby on rozjechał się. Ok, ciach. Było widać jakąś czas? Dobra. Wycelujmy w niebo. Podnoszę. Dajmy mu jakiegoś zooma takiego, o takiego w granicach 50. Wyceluję w niebo, żeby się rozjechał. Hop. Moment. Ja tu mam pewnie 800 ustawione. Muszę te zdjęcia wszystkie powtórzyć na 100, żeby to miało ręce i nogi. 50. W górę. Hop. Ja nie zauważam różnicy. I studnia, bo tam muszę te zdjęcia powtórzyć. I bo co innego jest 800, co 100. Chcę, żeby jednak te aparaty robiły jednakowe zdjęcia. Nie zauważam żadnej różnicy w szybkości działania. Ale ten obiektyw ma jeszcze jedną fajną funkcję, ponieważ ten jest super. Super. Podejdźmy do jego, weźmy go na 70 i spróbujmy zrobić jemu makro. Kutka. Bliżej, 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 a wy tego nie widzicie, to jest tak, hop, to bił, hop, bił, o już dalej nie może, cofam. Dobra, to tyle jest w stanie, zapomniałem oddychać, tyle jest w stanie, jestem w stanie z niego wycisnąć w jego normalnym ustawieniu ostrości. Tego. Już nie. Dobra, a teraz włączamy mu funkcję makro. Op. I jedziemy dalej. Oj, zaś w drut uderzy. To dobra, to ja wejdę na dziurkę od klucza. Światło mi zrobię sobie cień. Kurczę. Cień sobie robię. Boję się przerysować zaraz. Może powinienem coś innego jednak sfotografować, a nie to. Bo to są druty, żeby tam ludzie nie wchodzili. O. Popchnąć i wyłączyć funkcję makro. Funkcja makro w tym obiektywie jest ciekawa. Bardzo ciekawa. To nie jest, powiedzmy, prawdziwe makro, natomiast znaczy nie, to już jest bardzo dobre makro. Podobno czytałem, że w nim jest procesor jakiś taki sam użyty jak w setce makro, tej najlepszej Canona. Nie wiem, co to znaczy, że jest taki sam procesor. Nie wiem, do czego służy tam procesor. Nie wiem, do czego służy. Natomiast porównane. I co? No przedstawiłem obiektywy. Wnioski. Moje, prywatne. W jakości zdjęć robionych normalnie nie ma znaczenia. Obydwa obiektywy są L-kami kanonowskimi, co znaczy, że są na najwyższym poziomie wykonania, mają pełne uszczelnienia, łącznie z uszczelnieniem tego połączenia. Tu jest uszczelka pomiędzy obiektywem a aparatem, czyli wszędzie są uszczelnione. Czyli powiem teraz jakieś wnioski. Wnioski moje własne. 24-72 i 8 LK Canona. The best of the best, najlepszy, jest najlepszy. Nie łudźmy się, jest najlepszy. Nie wiem, jak to będzie za 10 lat, jak one będą wyglądały. Tamten jest zdecydowanie bardziej zużyty, ten jest mniej zużyty. Fakt, że jest trochę nowszy od tamtego, ale ten u nas służy do robienia, on jest w walizce tak zwanej imprezowej. Na co dzień go się Dorota nie używa, ponieważ jest ciężki, a niczego nie wnosi. Natomiast jeśli zamierzasz robić profesjonalne zdjęcia, to powinieneś kupić ten obiektyw. Profesjonalne zdjęcia, ponieważ idąc na takie profesjonalne zdjęcia, ty musisz wiedzieć, że używasz najlepszego, znaczy dobrze jest wiedzieć, że używasz najlepszego sprzętu, jaki jest. Że nie ma tego, że ja biorę jakieś tam pieniądze od ludzi za to, że nie zrobiłem zdjęcia, używam najlepszego sprzętu. Wiem, że technicznie, jakościowo nic lepszego się nie da zrobić. Druga rzecz, nie łudźmy się, jeśli trzeba dbać o swój PR. Jeśli robi zdjęcia ślubne, to oni nie znają się na sprzęcie, patrzą na wielkie osłonka przeciwsłoneczna, duży grip i to im wystarczy. Ale jeśli robisz zdjęcia reklamowe jakieś, to ten klient, on zna się na sprzęcie i go dużym gripem i osłonką nie omamisz. On widzi, jakim sprzętem robisz zdjęcia i on w ten sposób cię odbiera i od tego zależy twoja garza. Co by nie mówić. Trzeci element, dlaczego warto używać 24-72 i 8, ponieważ jeśli coś spieprzysz, skopiesz jakieś zdjęcia, to nie ma możliwości, żeby sprawdzić, gdybym miał lepsze, nie ma lepszego. W związku z tym nie mogłeś mieć lepszego. Zawaliłeś robotę i przydaj się do tego i idź popraw to jeszcze raz albo się czegoś naucz. Dlatego warto mieć 24-72 i 8, ponieważ jest najlepszy. Nie ma lepszego. On jest lżejszy od pierwszej wersji, zdecydowanie lżejszy. Miałem pierwszą wersję w ręce, tamten jest ciężki. On jest w wadze tej samej co Sigma, taka sama, czy Tamron. I tylko tyle, że Ja nie wiem jak mechanicznie, bo ja znam Canony Elki, mechanicznie są perfekcyjne. I one się po prostu nie psują. Według mnie one się nie psują i służą stąd do wieczności. Ten jest lżejszy, to czuć. I to jest zaleta. Jak zaczniesz chodzić w plenery ze sprzętem, gdzie zabierasz 3 obiektywy, a do tego jeszcze sobie zabierzesz, a może jeszcze makro jako czwarte, każde 200 gram zdjęte z danego obiektywu daje ci to kilogram, 1,5–2 i to jest zauważalne. Jak chodzisz z takim aparatem gdzieś, robisz zdjęcia na szyi, to czujesz różnicę, widać różnicę. Do tego to, co zanim przedstawię, to jest tak, jakość zdjęć w większości sytuacji jest porównywalna, albo bardzo porównywalna. Do tego masz stabilizację, do tego masz makro, które jest naprawdę fajne, a to wszystko za połowę ceny, ponieważ tamten kosztuje 9,5 tysiąca dzisiaj. Ten 4,300. Tylko nie znalazłem w tej chwili na Ceneo jego oferty, więc nie wiem, czy nie kończą się już te obiektywy. Ten 24-70 4.0, ponieważ może być tak, że Canon przestał produkować w ogóle EF-y i tylko będzie produkował RF-y. Ale jeśli wyprodukuje go jako RF-a, to on będzie tak samo dobry, bo to nie ma tak, że nie. Do tego, ja mówię o Canonach. Sprawdź sobie Nikona, sprawdź sobie Sony, sprawdź sobie Fuji. Te ze światłem 4 to są naprawdę świetne, ze stałym światłem 4 w technologii wykonania tej profesjonalnej to są naprawdę świetne obiektywy, które możemy kupić w... Nie, to nie jest tanio, no 4300 to nie jest tanio, ale gdzieś nie mówię, o to prawie darmo. Nie no, jakbym porównywał do, nie wiem, do nowego samochodu, który kosztuje 100 zł, no to one są tanie. Ale jak mam porównywać do swoich zarobków, no to już są drogie. Zwłaszcza jeśli z zarobków część idzie na utrzymanie i tak dalej, więc ja nie jestem w stanie, to nie jest PRL, że ja kupowałem tak, był taki wpis w National Geographic z 60 któregoś roku, jak oni przyjechali, mówią, że to jest ewenement w Polsce jest taki, że normalny statystyczny człowiek zarabia 2000 zł, kupuje za to, żyje cały miesiąc, a zaoszczędności, zarabia 2000, wydaje na utrzymanie 3000, a za zaoszczędzone pieniądze kupuje motocykl. O, i tak to było. Ja te czasy jeszcze pamiętam, kiedy ja byłem w stanie wziąć wypłatę, za całą wypłatę kupić aparat fotograficzny i dożyć do końca miesiąca, do następnej wypłaty. Dzisiaj jest to niewykonalne. Wtedy umarłbym z głodu. Wtedy nie umarłem. Ale po prostu były inne stosunki cen. Natomiast dzisiaj 4300 to jest porządna kwota. Natomiast 9,5 to jest jeszcze większa. Ale jeśli myślisz profesjonalnie, czyli chcesz zarabiać na zdjęciach, to 9,5 jest inwestycją. Inwestycją w obiektyw, który będzie przerabiał... On na jednym kole jechał, dlatego tak hałasował, bo gdybym miał 2 na ziemi, to bym mniej ten hałasował. Bo to jest droga, przebiega. Także uważam, żebyś, jeśli Cię interesuje naprawdę dobry obiektyw, zamiennik tego kitowego czy jakiegoś innego, popatrzył na te obiektywy ze światłem 4.0, bo to są naprawdę bardzo dobre obiektywy, którymi warto się interesować. Do tego 77 jest zawsze mniej niż 82, jakby nie patrzeć, co też jest ważne. A tak jak powiedziałem, Lens Rental, możesz sobie spisać Lens-Rental, sprawdzić sobie testy obiektywu jednego i drugiego i zobaczyć, że oni naprawdę go dobrze oceniają, bardzo dobrze. To jest nawet tak, że byli zdziwieni, że on aż tak dobrze wypadł, mimo tego, że ich zdaniem jest to tani obiektyw, stosunkowo tani obiektyw w stosunku do tamtego profesjonalnego. Dobrze. Także polecam Ci ten obiektyw, jak znajdę na Ceneo czy gdzieś cenę, to wrzucę. Widziałem na Aliexpress jeszcze, że są, ale ja nie wiem, jak się kupuje takie drogie rzeczy w Aliexpress. Tanie to wiem, ale drogich to nie. Dziękuję Ci za uwagę, zapraszam do oglądania innych filmów. Jeśli Ci się film podobał, to kliknij łapkę i do zobaczenia. Cześć.